Runda wiosenna się zbliża, a Ruch Chorzów bez stadionu. To znaczy stadion jest, ale nie można na nim rozgrywać meczów ligowych, a pierwsze spotkanie już bardzo blisko. W lutym już mamy pierwszą tutaj kolejkę 11, tak? Mhm. 11 i później wszystkie mecze, które gramy u siebie. Na razie u siebie dla Ruchu będzie oznaczało na wyjeździe. Wszystko z powodu wykrycia pęknięcia u podstawy jednego z masztów oświetleniowych. Jego demontaż już miał się rozpocząć w miniony weekend, ale prace nie ruszyły, bo warunki pogodowe na to nie pozwoliły. Po rozbiórce jednej z czterech wież trzeba będzie jeszcze zamontować nowe oświetlenie. Dzisiaj odbyło się spotkanie na Stadionie Śląskim, bo chorzowski klub musi się gdzieś szybko przenieść. Kilka rzeczy jest remontowanych, czyli oświetlenie teraz i też potem organizacja lekkoatletycznych imprez. To jest na pewno tutaj taką gdzieś tam przeszkodą w tym wszystkim. Nie jest to proste, jest to bardzo skomplikowane, na pewno kosztowne. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale musimy zawsze wszystkie opcje rozeznać, żeby mieć pełny obraz. Rozmowy na temat tymczasowej przeprowadzki klubu były prowadzone nie tylko ze Stadionem Śląskim. Również Piast Gliwice jest brany pod uwagę. Możliwe, że właśnie tam dokończą sezon pierwszej ligi piłkarze Ruchu. Na razie trudno oszacować, kiedy stadion przy ulicy Cichej będzie można ponownie w pełni wykorzystywać.